Cześć, siema mordy, z tej strony Bartula i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Ostatnio coraz dłuższe przerwy, ale to mało istotne. Wracamy do regularności oczywiście. Zabrakło nam 4 punkcików. Zobaczmy, co mamy w sklepie, bo słyszałem, że są legendarne Star Dropy za darmo i mamy ich aż 5, więc zaczynamy odcinek od otwierania. Otwieramy pierwszy Star Drop, oczywiście z lekkimi lagami jak zawsze. Uwaga, co nam wypadnie? Fajnie by było jakby jakaś postać i mamy postać, ej. W pierwszym wypada nam postać już. To zapowiada się bardzo dobry opening. Podejrzewam, że w pozostałych 4 nic nie będzie. Zobaczmy, czy to jest znowu postać, czy to jest skin. To jest skin. Bardzo fajny skinek, jeśli chodzi o Max. Ok, otwieramy już trzeciego Stardropa. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Zbieramy 3000 subskrypcji i mamy skina. Ognisty Spike. Okej. Ja wiecie, ja tu fan innego skina do Spike'a. Ale okej, nie pogardzę. 2 skiny, 1 postać jest bardzo dobrze. Uwaga. Ej, mamy 2 postacie nowe na głównym koncie. Jest bardzo dobrze. Aż się na chwilę zamyślałem, co to jest za postać, ale dobra. Ej, błagam, 3 postacie. Nie. Do kruka. Okej. Nie jest źle. Przetestujemy sobie dzisiaj. Możesz? Kliknąłem. Możesz się odkliknąć. Dziękuję. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest w sklepie. 5 darmowych kredytów. Nie wiem, czy dzisiaj testować te postacie, czy nie. Ale... Dobra, chyba dzisiaj ich nie potestujemy. Gramy już pierwsze starcie. I mam... Ponownie lagi, dalej nie wiem, czy spowodowane, ale to bardzo utrudnia rozgrywkę. Trochę się muszę skupić, bo tu jest gdzieś postać jakaś, nie widziałem jaka. Ejejejejejej. O kurczę, tam się coś dzieje. Trafiłem go? Nie, chyba w skrzynkę. Ej, bo umieram. Ej, bo umieram bez kitu. Dobra. Oj. Ej, nie chcę być 8. Ej, dobra, dobra, uciekamy na lewo. Ej, nie wiem co teraz. Czemu mi laguje? Czemu mi laguje? Dobra, wiecie co? Wiecie co? O, Star Drop. Na pocieszenie, rzadki Star Drop. Dziękuję, Supercell, bardzo was kocham. Uwielbiam wręcz. Gramy sobie Galem, którym też już bardzo długo nie... Czaszki. Nie grałem. I mamy tu 2 rywali z 2 stron. I przegrywam. Ponownie, chyba kiedyś też już miałem taki odcinek, gdzie wszystko przykrywałem, ej. To jest bardzo niefajne. Ale może z Quickiem? I może na... Gramy. Teraz wygrywamy. Oczywiście lagi mamy i rymujemy. Przeszkadzają te lagi okropnie, ale no mówię, muszę sprawdzić, co się stanęło, że nagle zaczęło lagować. Bo jest to bardzo denerwujące. A tam jest chyba Edgar, którego zabiłem. Chociaż nie mogę mówić, zabiłem. Zapomniałem, jak ta postać się nazywa, z którą się bijemy. Byski to zapomniałem, jak on się nazywa. Dobra, idziemy atakować kolejnego rywala. Kolejnego rywala pokonaliśmy. Teraz jak tego Edgara? Chociaż nie, idę na górę pomóc kompanowi. Trochę przeautoatakowaliśmy, ale jest ok, nie jestem jakimś pro playerem. Rzuciłem jeszcze ulta. Może... No nie, nie idź do niego. Chłopie, chłopie. Ok. No niestety nie udało się.
i spadliśmy z 300 pucharków, a mieliśmy być dzisiaj 23 tysiące pucharków, więc gramy jeszcze raz. Oj, aż zlagowało na wstępie. Piszcie jakieś porady, albo nie, piszcie pomysły do Supercella oraz napisałem, co ja gadam, piszcie pomysły do odcinka i możecie dać jakieś wyzwanka. Ja mam dużo pomysłów na odcinki, ale za mało czasu, więc no, a to jest dużo ciekawych pomysłów. I już padłem tutaj i tak o tymi autoatakami. Nie zniszczę jednak, ale okej. Okay. Gramy z Angelo w drużynie. Dopiero teraz to zobaczyłem. Brak internetu oczywiście. Odradzamy się. Cyk, idziemy. Idziemy atakować. Cyk, cyk, cyk. Dostał. Ulcik. Ej, on tam ledwo żyje. Ale nie podejdę, bo pewnie zaraz zginę. Dobra. Bardzo denerwujące jest to w duo, że strasznie dużo tych drużyn zostaje na sam koniec. Nie, on teraz tu podjedzie se. Co tu się teraz stanęło? No jeszcze mi zlagowało. Przegrywamy ponownie. Chociaż może czwarte miejsce, a nie piąte. Zdążyłem się odrodzić i autoatakiem jest nie. Może. Ej, jest finał. Ja już tak śpiewająco, bo nawet nie wierzę, że. Czemu ja to atakuję? Ej, wygraliśmy, już przestałem na koniec używać mózgu w ogóle i zacząłem autoatakować. Cyk, cyk, cyk. No oczywiście Supercell musi dać rzadkiego. Ej, cyk, cyk, cyk. Nie wiedziałem, że są podwójne. Albo sobie wiedziałem, ale zapomniałem. Jest git. Dostajemy ile punktów? A, 300 tylko. Ładowarka mi wypadła, ale szybko podłączamy i do gierki wracamy. No dzisiaj rymowanko leci. Dzisiaj melodyczny odcinek. Muzyczny odcinek, o. I odcinek bez muzyki oczywiście, jak zawsze. Gramy z tym Dogiem, na którego zbieram. Doga wam na pewno zrobię test, bo ja jestem sam ciekaw w tej postaci. Słyszałem, że jest mega, mega OP. Więc no ja chcę co ja gadam? Zostawiłem mu w ogóle darmowe dwa Power Cubesy. Skonfrontować chcę te opinie na temat. Ej, ale kozak skin Duel Primo! No nie. Ej, kozak skin Duel Primo, ale nie. Nie fajnie, że mnie ten Primo z kitem zabili. Dobra, Dog powinien jakoś przetrwać. Ej, naprawdę trzeba zacząć robić odcinki, coraz częściej, bo teraz mi się mnóstwo pomysłów narodziło w ogóle w głowie. Ej, tu jest ktoś obok nas! Dobra. Easy. To Dajna Mike chyba. Chyba na pewno Dajna. Który gra bardzo ciekawie, dziwnie, wręcz no niestandardowo. I tak to ja przegram. Jak idiota zagrałem, ale dobra, dodałem nam finał chociaż. Napiszcie w ogóle w komentarzach, jeśli ktokolwiek dotrwał do tego momentu, najlepszego polskiego gracza Brawl Stars, jak się do niego odezwę po lekcji grania w Brawl Stars. Pójdzie mi coraz gorzej. Ale mamy drugie miejsce i dużo misji zrobionych, okej. No to fajnie, 8 puszek i 1500, ponad 1500. Mamy tutaj Stardropa i 1000 monet. Odbieramy 1000 monet i Stardropka, bardzo rzadki. Niestety tylko bardzo rzadkie, mamy ponad 10 tysięcy monet. Wow. Następne dwa odcinki będą z testowania dwóch postaci, jakimi są Chucky Bell. Bell, Belly, nie wiem jak to się czyta. A wy napiszcie w komentarzu, co chcecie zobaczyć kolejne po tych odcinkach.
Zachęcam Was do subskrybowania kanału, do komentowania tego filmu, zostawienia lajka. Ja się z Wami żegnam. To by było na tyle. Do następnego. Na razie.